sobotę wieczorem przyjechała Śnieżyca, w niedzielę Narciarz i Olza. To była podróż w czasie pociągiem ku przygodzie. Trzy zabytkowe pociągi zatrzymały się w Cieszynie. Miłośnicy starych maszyn kolejowych mogli zobaczyć je z bliska i zrobić zdjęcia, a także skorzystać z oferty i przejechać się tymi zabytkowymi już pociągami. Ogólnie w Cieszynie jest zainteresowanie pociągami nie tylko historycznymi, ale także pociągami, które wróciły po iluś tam latach do Cieszyna i Cieszyn dzięki tym pociągom odżył. I według mnie rozwój połączeń kolejowych w Cieszynie jest takim fajnym impulsem teraz dla miasta, że miasto naprawdę odżywa. I jak to wygląda, jeżeli na przykład chodzi teraz o ferie? Czy są jakieś dodatkowe połączenia? Jak to cenowo wygląda? Dodatkowe połączenia są. Co prawda ceny biletów wzrosły, no ale wszystko wzrasta, wszystkie ceny wzrastają. Ale według mnie mimo wszystko warto się pociągiem gdzieś przejechać. Tym bardziej, że teraz połączenia, które są nową linią na Skoczów, są dla Cieszyna takim dużym oknem na świat, bo dojeżdżamy do Katowic i praktycznie wszędzie możemy się przesiąść. No to wróćmy do tych historycznych, zabytkowych, właśnie, bo to są pociągi, które jak kursują, bo one się tutaj zatrzymują, jadą dalej. Tak, to jest skład historyczny, który jest prowadzony lokomotywą EP05, tak zwanym Czesławem. Jest to lokomotywa produkcji czechosłowackiej jeszcze, która jako pierwsza prowadziła pociągi ekspresowe w Polsce. Jak dobrze pamiętam, teraz może nam poprawić w komentarzach, pierwszy z prędkością 140 km na godzinę, a później 160 km na godzinę i było już to pod koniec lat 80. Także bardzo szybko. I tak najbliższego podwórka Cieszyna to ona prowadziła jako pierwsza, jako jedna z pierwszych pociąg na przykład ekspresowy Ondraszek z Bielska do Warszawy. Te ceny nie przerażają, bo bilety dość drogie, jeżeli chodzi o przejazd tych historycznych pociągów. Według mnie nie, a tym bardziej, że warto zapłacić fajną cenę, bo utrzymanie tej zabytkowej lokomotywy i zabytkowych wagonów niestety kosztuje. Tutaj się zatrzymują, oni gdzie jadą? Jakby pan jeszcze tą trasę nam mógł przybliżyć, skąd, dokąd? Dzisiaj pociąg przejdzie z Wisły i pojedzie do czeskiego Cieszyna, pojedzie później łącznicą, którą pociągi pasażerskie nie jeżdżą, czyli z czeskiego Cieszyna do Cieszyna-Marklowic, do Zebrzydowic, do Skoczowa i do Czechowic. Niestety nie pojedzie odcinkiem Skoczów-Bielsko, który niestety czeka na lepsze czasy. Kiedy te lepsze czasy nadejdą? Nie wiem, mam nadzieję, kiedyś myślałem, że na moje 40 urodziny to będzie, ale teraz obstawiam, że na moje 50 urodziny może pojadę tamtą linią. Ale już jest lepiej? Pan jest takim optymistą, jeżeli chodzi o te połączenia kolejowe. Jestem optymistą, bo według mnie naturalnym ciągiem jest to, że wrócą pociągi Skoczów Bielsko przy innych wyremontowanych liniach. Także jest to takie naturalne następstwo tego, co ma się stać w przyszłości. Jest to zabytkowa tablica, której w ogóle chyba nikt nie ma w posiadaniu, poza moim kolegą, bo to jest tablica, którą odnalazł w ogóle kolega. Nie mogę powiedzieć za bardzo gdzie, bo kolega nie chce tego ujawniać, ale tablica została odnaleziona w ogóle po ponad 10 latach niekursowania pociągu i już myślałem, że jej nigdy nie odnajdziemy. Jest to tablica pociągu międzynarodowego, który łączył Żylinę, czeski Cieszyn, Cieszyn i Katowice i ten właśnie pociąg przejeżdżał przez Cieszyn. Dzisiaj nazwa tego pociągu jest jako pociągu historycznego, który pojedzie za Olzę. No i po prostu jest to tablica, która jest na tę chwilę bardzo dużo warta i być może kiedyś trafi do Muzeum Kolejnictwa na takie zacne miejsce, żeby zajęła to miejsce. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OXPL i Magda.